Miałby dzisiaj film z Wariatkowa, ale muszę was przeprosić, nie będzie. Nie będzie dzisiaj filmu z Wariatkowa z tego powodu, że chcę film nagrać z chłopakami, a dzisiaj niestety nie mogliśmy się zgadać czasowo, więc przepraszam, ale dzisiaj będzie inny film. Jutro nagram dla was oczywiście to Wariatkowo i tak dalej. Co w dzisiejszym odcinku będziemy robić? W dzisiejszym odcinku mamy przygotowaną modyfikację taką fajną w Minecrafcie, która sprawia, że nasz ekwipunek, cały ekwipunek zmienia się co 30 sekund całkowicie. I raz możemy mieć netherite'owe rzeczy i ulepszone na najlepsze rzeczy, jakie można mieć, a później będziemy mieli totalny syf. Bardzo ważna zasada na tej rozgrywce jest taka, że nie mogę sobie odkładać itemów, czyli po prostu to, co mam w ekwipunku w danym momencie, muszę wykorzystać w ciągu 30 sekund i po 30 sekundach to mi się zmienia i muszę działać na nowo z tym, co będę miał po 30 sekundach. Nie mogę tego robić w inny sposób, więc to jest jedyna zasada dzisiejszego odcinka. Zanim rozpoczniemy odcinek, zostawcie koniecznie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, ponieważ odcinki no w tym tygodniu, szczerze, ten tydzień to był pierwszy tydzień taki mój, kiedy nagrywałem chyba przez cały tydzień filmy co drugi dzień. I przepraszam bardzo, ale to był tydzień, w którym miałem bardzo dużo problemów z komputerem. To jest w ogóle pierwszy odcinek, który nagrywam na komputerze tym tutaj po formacie, więc to też jest, nie wiem, jak mi ten film wyjdzie, jak będzie jakiś błąd jakościowy czy coś, to przepraszam bardzo. Ja na pewno wiem, że może być dźwięk nie najlepszy, bo nie mam jeszcze ogarniętych wszystkich rzeczy, ale dobra, nieważne. Lecimy ze odcinkiem. Witam was, witam oczywiście w Minecrafcie. Jak widzicie, jesteśmy na świeżo stworzonym świecie, mamy tutaj tą modyfikację, ją właśnie w tym momencie odpalam, uwaga, pum! Jest odpalona, uwaga, tak, stop, tu Chipson, super, czyli mamy w tym momencie 25 sekund do pierwszego jakby wylosowania nam ekwipunku. Z tego co widzę, mamy już tutaj lava poola, więc bardzo fajnie, ponieważ, no wiecie, nie byłbym sobą, gdybym nie dał sobie takiego challenge'u, że po prostu musimy dostać się do netheru, więc będziemy musieli się dostać do netheru, aczkolwiek zrobimy to chyba bardzo szybko z tego powodu, że jak mi tutaj się tylko zrespi wiadro wody, to jesteśmy w stanie to zrobić, więc ja to robię w ciągu 30 sekund. Mam nadzieję, że mi się to uda. Proszę, proszę o wiadro wody, o jedno wiadro wody i od razu zrobię sobie portal, żeby już to mieć z głowy, bo nie wiem, czy później będę miał okazję. Okej, mamy tutaj jakieś te, jak to się nazywa, rzeczy, no, mending mamy na klacie, a tu co było? Protection 4, no ale chyba to lepiej na razie. Dobra, nie mamy żadnego wiadra, ale możemy sobie zrobić wiadro, więc tak też zrobimy. Zamieńmy to całe tutaj, o, i to nam się w sumie idealnie trafiło. Ej, szczerze mówiąc, to będzie to i robimy z tego skrzynki, bo będziemy, a nie, nie mogę odkładać do skrzynek. Ale zwaliłem teraz, ale zwaliłem. No dobra, trudno, robimy w takim razie wiadro. Aha, okej. A mamy wiadro, dobra, super. Dobra, teraz musimy zrobić tak. Uwaga. Robimy trik. Tutaj robimy, dajemy lawę, tu walimy tak. Uwaga, tak. Teraz idziemy tu. Robimy tak. I tu. I teraz tutaj muszę jeszcze to zabezpieczyć, bo nie ufam tej konstrukcji. I uwaga, rozlewamy to, mamy 7 sekund. Czy mi się to uda zrobić w ciągu 7 sekund? Dobra, udało mi się coś zrobić, nie mamy jeszcze tych dolnych. Ale idealnie nam się trafił kilo, więc bardzo fajnie, będziemy mieli portal do netheru z tym, że... mam wiadro dalej. Wo, dobra, to było niebezpieczne, ale tutaj to nam nie przeszkadza. Dobra, mamy to. Mamy... Okej, zniszczyłem sobie prawie lava poola, ale dobra. Mamy to, potrzebujemy teraz szybko zrobić jeszcze, jak to się nazywa, zapalarę, tylko nie mam żelaza, nie mogę tego brać, muszę to mieć w ekwipunku, to musimy się zmienić. Ej, dobra, to co użyłem, to chyba w ogóle się nie zmienia. To co użyłem do zrobienia czegokolwiek, to jest już chyba tak, że po prostu to mi zostaje w ekwipunku, więc ja po prostu chyba fajnie, to w sumie to nie musimy się martwić o to, bo widzę, że już i ten kilof i wiadro mi zostało w ekwipunku, bo je użyłem. Więc dobra, zjedzmy sobie jabłko może, skoro mamy je, bo ono na pewno by znikło. Tego, no zjedzmy sobie to też, zobaczymy co nam to da. Mam nadzieję, że teraz nam da i żelazo i ten krzemień, żebyśmy mogli zrobić zapalarę. O, mamy, to też mi zostaje, ej, ale super, dobra, to ja zakładam całą zbroję, bo będziemy mieli wszystko w takim razie. Weźmy to wiadra tutaj do tego, to mi może nie zniknę, będę miał dwa wiadra. Bardzo fajnie, weźmy sobie, wypijmy pot. To trzeba pić, poty trzeba pić, ponieważ one na pewno znikają, a może nam się przydać wszystko tak naprawdę, więc trzeba to wypijać, żeby być gotowym. I wiecie co, jako że tak szybko to poszło, to nie ma chyba sensu tutaj siedzieć w tym świecie, tylko po prostu jak nam się uda zdobyć te rzeczy, żeby dostać się do tego, jak to się nazywa, do netheru, to tam po prostu będziemy kontynuować całą rozgrywkę. Fortuna 2, fortuna 1, bierzemy to i teraz musimy zrobić tak, wykopać sobie coś tym i chyba to nam teraz powinno zostać w ekwipunku, tak mi się wydaje. Dobra, tu mamy fire resistki, więc wypijmy sobie tą fire resistkę jedną i drugą też, dlaczego nie. Zróbmy, czekajcie, co tu jest? Protection 1, protection 4, czyli nie chcę tego. Zróbmy tak i zróbmy sobie na szybko
Zróbmy sobie na szybko buty, załóżmy je. Wow, nie mogę założyć. Nie, znikły mi buty. Ale dobra, mamy diamenty znowu, więc zróbmy sobie na nowo buty. I mamy też drewno, więc zróbmy sobie patyki i zróbmy sobie jakiś, nie wiem, zróbmy sobie kilof, znaczy siekierę i na razie tyle, zobaczmy co mamy tutaj. Dobra, to jest lepsze od mendigu mi się wydaje, chociaż mendig moglibyśmy połączyć mendig z czymś. Musielibyśmy dostać tylko żelazo, znaczy nie żelazo, tylko ten, jak to się nazywa? Dostać, widzowie, zapomniałem jak się to nazywa. O, mamy, ole, siekierę dostaliśmy. Blast Protection, to jest lepsze, dobra, weźmy tak. I weźmy tutaj to oczywiście. Zróbmy tak. Może to jest tak, że mi się po prostu nie zmienia ten dolny pasek. Czekajcie, trzeba to sprawdzić, bo możliwe, że tak jest. Ale dobra, w każdym razie czekajcie, co potrzebujemy tu jeszcze? Potrzebujemy kowadło, żeby mi się zrespiło. Wtedy będziemy mogli połączyć klaty. Ale teraz mam taką klatę i nie mam kowadła, więc trochę smutno. Za 3 sekundy mi się to zmieni. Weźmy to do ekwipunku, niech to się też zmieni. Zdzikło mi wiadro, czyli tylko chyba pierwsze 3 są takie, że ja tutaj mogę coś zachować. Blast Protection 2, dwójki, tu jest mending, ale dalej nie mamy tego, jak to się nazywa. O, weźmy to. Mending, a tu jest efficiency. Dobra, to jest jakiś w ogóle powalony enchant. Dobra, czyli rozumiem, że te trzy są bezpieczne, reszta chyba nie jest bezpieczna. Tu smite? Na siekierce? No dobra, czekajcie, czy to mi zniknie? Dobra, ale mamy miecz, dobra, no ale dajmy to tu. Tak, te trzy są bezpieczne, reszta nie. Protection 4, Protection 1, czyli tutaj mamy wszystko, mending, to nam nie trzeba. Efficiency 5, tak, to jest to. To trzeba mieć koniecznie. I zróbmy sobie na szybko tutaj bloki z tego. Z tego powodu, że będziemy robić zaraz, jak nam się uda, to kowadło bym chciał zrobić bardzo. Więc zróbmy tak, że odłożymy to tutaj. Dobra, takie rzeczy mogę odkładać, okej? Bo to by było już zbyt trudne, gdybym nie mógł odłożyć. Byśmy za długo czekali, a chcę zaraz pójść do netheru. Z tym, że czekam też z niedoczekaniem. Okej, okay, sharpness. Dobra, to jest tak dobry miecz, taki normalny mieczy nie ma w Minecrafcie. Dobra, to było bardzo dobre. Silk też nam nie jest potrzebny. Mamy obsidian, który też nam nie jest potrzebny. Na co nam jest glas, kurde, przepraszam bardzo. Dobra, to jest nam nie... Dobra, wiecie co, ja chyba czekam po prostu aż... Tylko najgorsze jest to, że dalej nie mam jak się dostać do netheru, a to jest bardzo mi potrzebne właśnie w tym momencie. Dobra, czekamy 3 sekundy. Wow, ale mam skok! Dobra, czy jest tutaj gdzieś żwir? Bo może żwir byłoby łatwiej zdobyć chyba. I wtedy byśmy sobie szybko to ogarnęli. Ale dobra, zobaczmy co tu mamy. Protection 4, czyli to nic nowego. Respiration 2, Fire Protection 1. Nie wiem, ale wiecie co możemy zrobić? Dobra, odłóżmy sobie tutaj te rzeczy. To odłóżmy. Nic więcej nam nie potrzeba w sumie. Wiecie co? Nie możemy się dostać do netheru. To mnie denerwuje. Dobra, musimy znaleźć żwir w takim razie. Więc ja na chwilę porzucam to miejsce i idziemy znaleźć żwir w takim razie, bo nie wyobrażam sobie tego, żeby go nie znaleźć. Sprawdzamy teraz tylko na szybko, czy mam w ekwipunku coś do odpalenia portalu. Nie mam. Dobra, jest mi przykro. Dobra, mamy tam wioskę. Tego nie zauważyłem wcześniej, ale ja za bardzo się też nie ruszałem z miejsca. Ale widzę, że ze żwirem będzie mocny problem ze żwirem będzie, czuję to w kościach, że będzie problem ze żwirem. Dobra, to jest w ogóle powalona łopata, ona tak kopie szybko, że to się w głowie nie mieści, ale nie potrzebujemy tego, nie, szczerze denerwuje mnie ten skok, denerwuje mnie straszliwie. Dobra, czy mamy tu coś efficiency X, dobra, to jest ten sam kill off. Dalej nie mamy czym odpalić portalu. No przecież zaraz ja się popłaczę, przysięgam, bo joki, tam jest lodowiec, ej, w ogóle jaki ładny świat mi się zrespił, dobra, to mi się podoba bardzo. Dobra, pójdźmy tutaj w takim razie i spróbujmy znaleźć jakiś, nie wiem, czy tu się da żwir znaleźć, ej, to ciężkie jest strasznie znaleźć żwir. Gdzie mogę znaleźć żwir w ogóle? W wodzie chyba tylko jedynie. Dobra, spróbujmy znaleźć w wodzie w takim razie. Mamy krzemień, ale nie mamy żelaza, dobra, robimy tak. Wyrzucamy to w takim razie i musimy ogarnąć teraz żelazo, więc czekamy do następnej zmiany, żeby ogarnąć żelazo. Dobra, wiecie co, ja to pójdę z tym, mam to ciągle w ręce i po prostu wracamy tam z powrotem, bo teraz już się dostaniemy do netheru, więc próbujemy przejść tego Minecrafta. Ja to już nagrywam 10 minut, a kurczę, prawie nic nie zrobiłem w tym odcinku, to jest straszne. Dobra, nie mamy już skoku, więc bardzo fajnie, szybciej się będziemy przemieszczać i też mnie teraz te moby nie będą bić. Dobra, odłóżmy to, niech sobie strzelają te moby. Dobra, odłóżmy to, bierzemy to z powrotem. Ała, dobra, zrzućmy tą perłę tam, żeby się dostać szybciej. Jesteśmy tam, uwaga, dobra, jesteśmy, super, świetnie. Zrzućmy jeszcze jedną tam, żeby być jeszcze szybciej. I teraz tak, dalej nie mam żelaza, naprawdę, to tak wygląda. A, tu mamy, dobra, odłóżmy tutaj to w takim razie. Respiration 3, Fire Protection
Wiecie co, wezmę to Respiration, bo ten Fire Protection mi się chyba nie przyda, jak ja mam Fire Resistkę na przykład tutaj i sobie ją wypijam właśnie w tym momencie. Więc tu wybijam jedną z drugą. Dobra, mamy to. To się nam nie przyda. Dobra, robimy w takim razie ten, jak to się nazywa. Robimy krzemień i odpalamy szybko portal, póki to mam, żeby mi to nie znikło. Uwaga, odpal... Aha, bo mam Fire Protection, dobra. Się zdziwiłem, dlaczego się nie palę. I okej, wejdź, odłóżmy tutaj te rzeczy. Czy za bardzo nie ma sensu odkładać tutaj takich rzeczy. Weźmy, no to te też są niepotrzebne nam rzeczy. Dobra, bierzemy perły. Albo nie, czekajcie, odłożę tutaj te perły na szybko, niech mi się zmieni ekwipunek. Mending to mi nie jest potrzebne. Bierzemy te perły, żeby szybciej się przemieszczać w netherze od razu na samym starcie. I możemy iść, nie ma co przedłużać. Idziemy do netheru w takim razie, dobra. Minuta 12, wchodzimy do netheru. Minuta 12 nagrywania, ale nagrywam więcej, znaczy nagrywam już. Dobra, tam skoczmy. Co to zrobiłem tutaj, to nie wiem. Ale dobrze, że mam tą Fire Protection, bo ała. Nie! Kamera mi padła. Ej, dobra, nie wiem, kiedy mi padła kamera w ogóle, bo tak się skupiłem na tej rozgrywce, że nie zauważyłem, kiedy mi padła, więc nie wiem, jak długo było nagranie bez kamerki, ale padliśmy i nie wiem, co w tym momencie zrobić. No nie wiem, to jest chyba niezaliczone, no zginąłem, ale w sumie głupio zginąłem. Ja myślałem, że dłużej wytrzymam. Nie, no to była tragedia, ale dobra. Słuchajcie, to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Nagrywaliśmy to. Nie był to jakiś, kurczę, mega super odcinek, ale przetestowaliśmy to. No nie udało mi się przetrwać. Myślałem, że trochę dłużej mi się uda. No ale słuchajcie, no to by było na tyle dzisiaj. Po prostu dzisiaj taki odcinek, ale... Nie martwcie się, już jutro lecimy z wariatkowym i dodatkowo będą vlogi z siostrą, tutaj różne takie rozrywkowe, więc czekajcie, bo to już za niedługo. A przypomnę tylko, że jakiś czas temu mówiłem, że jest takie ryzyko, że będzie mniej filmów tutaj na tym kanale kosztem innych filmów i to jest ten moment właśnie, kiedy chyba tak będzie, ale spokojnie, będę się starać mimo wszystko dalej nagrywać na bieżąco jak najwięcej. Na dzisiaj to tyle, dziękuję wam bardzo, widzimy się jutro, pozdro, cześć, pa, pa!